Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiaj jest Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Pani przewodnicząca, dlaczego Panie zdecydowały się zaprotestować w Ministerstwie Zdrowia i spędzić noc w budynku resortu? W pałacu, dokładnie. W pałacu, tak. Czy panie redaktorze, wbrew temu, co niektóre media sugerują, piszą, ta decyzja była w pełni spontaniczna. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ jeszcze dzień wcześniej byliśmy w Częstochowie na pielgrzymce Świata Pracy i liczyliśmy, że pan minister, który miał się tego dnia właśnie spotkać z partnerami społecznymi, to znaczy się z pracodawcami i ze związkami zawodowymi, mając na uwadze narastające napięcie w służbie zdrowia, zapowiadane protesty, że pan minister potraktuje to spotkanie na tyle poważnie, że przedstawi propozycje, na które środowisko czeka już od bardzo dawna, ale jednocześnie ma świadomość, że wszystkiego nie da się zrobić od razu, więc myśmy nie oczekiwali, że pan minister przyjdzie i przyniesie nam tutaj, no nie wiem, 3 worek pieniędzy i te pieniądze w jakikolwiek sposób będzie z nami dzielił. Natomiast pan minister nie dość, że kazał na siebie dosyć długo czekać, to wtedy, kiedy przyszedł, nie potrafił nie tylko traktować nas w sposób elegancki, czy powiedziałabym, no, z kulturą, tak, to jeszcze przyniósł projekt ustawy, gdzie oczekiwaliśmy na jakiś niewielki chociażby wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku. W tej ustawie na 2017 rok zapisane było zero, dokładnie zero, czyli nic. Można powiedzieć, że jakby to ktoś był chciał. Główny powód tego, nie, że mówię pan, jakby ktoś chciał, bo jakby ktoś chciał dołożyć, dolać benzyny do ognia, tak? My przychodzimy tutaj, żeby próbować szukać rozwiązań, które będą rozwiązaniami, z którymi możemy pójść do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, no jest jednak, warto było poczekać te kilka miesięcy, jest jakieś rozwiązanie, które być może da nam szansę pewnymi etapami, ale iść do przodu, tak? Natomiast przychodzi minister, nie dość, że tak jak powiedziałam, traktuje wszystkich z góry, no to jeszcze po prostu rozdaje dokument, który nie tylko, że nie jest, nie pozwala patrzeć w przyszłość optymistycznie, a jeszcze, tak jak mówię, no, podgrzewa atmosferę. Czyli rozumiem, że i to spowodowało, że panie zdecydowały, że zostajemy, robimy, informujemy media o tym, informujemy obywateli, że jest protest pracowników, protest działaczy Solidarności. I na co panie liczyły? Rzeczywiście tym celem było spotkanie z panią premier? Tak, znaczy, o spotkanie z panią premier Sekretariat Ochrony Zdrowia występował już od dłuższego czasu. Zwracaliśmy się kilkakrotnie, również jako partnerzy w zespole tym trójstronnym, ponieważ to nie jest tak, że nagle się coś stało złego. Tak? My, żeby ta sytuacja była aż tak napięta, to musiał upłynąć czas i były niestety jakieś działania albo brak tych działań. I myśmy się zwracali do pani premier, zarówno jako ja jako wiceprzewodnicząca tego zespołu prowadziłam przez 6 miesięcy pracę, kierowałam pracami tego zespołu, również pracodawcy. Niestety te wszystkie nasze akty strzeliste pozostawały bez odpowiedzi. Również jako Solidarność zwróciliśmy się w zeszłym tygodniu do pani premier z taką prośbą. Rozmawialiśmy również z szefową gabinetu i tak naprawdę nie było żadnego odzewu. A tak jak mówię, nie chodzi nam jakby o eskalowanie oczekiwań czy o ściganie się z innymi, tylko raczej o to, żeby program Prawa i Sprawiedliwości, program dla opieki zdrowotnej, dla ochrony zdrowia, który jest w naszej ocenie, który był, a mam nadzieję, że nadal jest w naszej ocenie
programem prospołecznym, propaństwowym i chcielibyśmy po prostu, żeby prace nad tym programem przebiegały szybciej, bo trzeba naprawiać. Do spotkania doszło, w Centrum Dialogu Państwo wczoraj się spotkali, była pani premier, był pan minister Radziwiłł, były panie, które protestowały w ministerstwie i efekty tego już są. Są deklaracje, że będziemy rozmawiać, będą kontynuowane rozmowy. Usatysfakcjonowało to panią, to co wczoraj pani usłyszała od pani premier? To znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim nie chodziło nam o deklaracje, bo deklaracjami to ludzi nie przekonamy, że idzie to w dobrą stronę. Tak jak mówiłam, w służbie zdrowia potrzebna jest dobra zmiana. Tak jak w wielu obszarach tego naszego życia społecznego, publicznego, można zaobserwować pierwsze symptomy tej dobrej zmiany, tak w służbie zdrowia nie. A to jest ten obszar społeczny, z którym się wszyscy kiedyś spotkamy. I chcielibyśmy, aby w tym obszarze spotkała nas empatia, żeby był porządek, żebyśmy wiedzieli, jak mamy się w tym systemie odnaleźć. No i pani premier co powiedziała? Pani premier nakreśliła, wczoraj w wielu sprawach tak. Pani premier nakreśliła konkretny harmonogram działań, terminarz działań, powiedziałabym, dla pana ministra, więc odbieramy to, że skończyły się deklaracje za kilka tygodni, no kiedyś tam, a może za miesiąc, a może za trzy. Tutaj jest jasno określony termin. W przyszłym tygodniu ma być nowy projekt, czy nowy wariant tej ustawy, która stała się, tak jak mówię, tym detonatorem napięcia, czyli tej ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzeń, czyli ustawy, która stworzy możliwość podniesienia wynagrodzeń w służbie zdrowia pracownikom, którzy zarabiają najmniej we wszystkich grupach zawodowych. I tu zaznaczam, że to zero w 2017 roku, które nas tak, powiedziałabym, przechyliło ten kielich, przepełniło ten kielich goryczy, to zero ma być zniknąć. Więc to pokazuje, że w 2017 roku dla tych najmniej zarabiających w naszej służbie zdrowia będą podwyżki. Czy pani wie, pani przewodnicząca, czy padła taka deklaracja, zapowiedź, co zamiast tego zera będzie, jaka tam będzie liczba wprowadzona? Nie, będzie wprowadzona. Ja powiem tak, myślę, że to nie było miejsca ani czas na szczegółowe negocjacje. Ja przypomnę, że to spotkanie trwało ponad 2 godziny. To jest spotkanie z szefem rządu. Mamy pełną świadomość ogromu problemów, przed jakimi stoi Polska i tu w kraju, i za granicą, bo przecież jesteśmy nie tylko czynnymi uczestnikami tego, ale również obserwujemy to, co się dzieje za granicą. Więc to spotkanie z panią premier dotyczyło przekazania przez nas informacji, uzyskania właśnie jakby tego przyspieszenia działań przez pana ministra. I tak jak mówię, do 15 października pani premier wyznaczyła termin panu ministrowi, aby przedstawił już do konsultacji społecznej gotowe ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tutaj jest nowelizacja tej ustawy. Nową ustawę o sieci szpitali, na którą czekamy i którą PiS zapowiadał jeszcze w czasie kampanii wyborczej, a dla nas ta ustawa jest ogromnie ważna. Ja myślę, że w ogóle dla pacjentów i dla pracowników służby zdrowia. I trzecia wreszcie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która tutaj wyraźnie jest oczkiem w głowie pana ministra. No właśnie, bo też jest pytanie ustawy, załóżmy, że one będą, że minister dotrzyma tego harmonogramu. Natomiast co w tych ustawach będzie, bo to chyba zasadniczy jest problem, tak? Na przykład w ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, co tam może być, na przykład panią osobiście usatysfakcjonuje albo zaniepokoi? Panie redaktorze, trudno w ogóle oceniać cokolwiek, jeżeli nie ma nic. Więc też. A co by pani chciała, żeby tam było w tej ustawie? Wie pan, ja myślę, że przede wszystkim dla nas taką najważniejszą ustawą to jest ustawa o sieci szpitali, która porządkowałaby to, co się dzieje w tej chwili, jak to mawiają eksperci, tak jak to żeśmy mówili, na rynku usług, tak? To też mieliśmy dojść do tego, że odejdziemy od tego języka ekonomii w służbie zdrowia, że zwiększymy rolę państwa. Więc tak, ja bym chciała, żeby w tej sieci znalazły się placówki, które będą czynne 24 godziny na dobę, które będą świadczyć
i jak najwięcej usług dla pacjentów, czyli będą miały jak najwięcej oddziałów, różnych oddziałów, że nie będą tylko wykonywały jednego zabiegu i w procedurze tak zwanego jednego dnia, tylko że będą również musiały przyjąć na siebie ciężar odpowiedzialności za pacjenta, którego będą leczyć, jeżeli chcą wejść i korzystać ze środków publicznych. No ale każdy... to tego, aby móc leczyć tak kompleksowo pacjenta, no pieniądze są potrzebne. Jest ten mechanizm wprowadzony wiele lat temu po reformie, że procedury medyczne są wyceniane, są stawki, no i szpital jest przedsiębiorstwem, który musi bilansować no swoje właśnie, przychody i wydatki. No właśnie, tak? Teraz jak odejść od tej złej filozofii, od tego, od tej ekonomizacji tak systemu, przejść do tego systemu, aby on był bardziej proludzki, tak, prospołeczny, czy nie, no, spełniałby te wszystkie kryteria, na które oczekujemy wszyscy, jak się tam znajdujemy jako pacjent, a jednocześnie rzeczywiście nie zagubić tego, co nazywa się tak liczeniem zbędnych kosztów. Ale żeby to było prościej, pan mówi skąd wziąć pieniądze. Fundusz NFZ-u ja zawsze porównuję do tortu, tak jakbyśmy mieli tort, który jeżeli pokroi się na 900, 1000, 1200 kawałków, to te kawałki są cieniusieńkie albo się wręcz kruszą. Natomiast jeżeli ten tort kroi się na kawałków, nie wiem, 500, 600, 700, to wtedy jest szansa, że beneficjent takiego kawałka jednak dostanie więcej. Więc myślę sobie, że jeżeli my mieliśmy taką sytuację, że zawierano umowy z każdym praktycznie rzecz biorąc, kto przyszedł, co więcej, niektóre umowy były bardzo, bardzo wysokie, bardzo, bardzo korzystne i na przykład szpitale publiczne, pełnoprofilowe musiały wykonywać także te świadczenia, które fundusz gorzej opłacał, czy gorzej opłaca nadal, a była możliwość, że były i są szpitale, które kontraktowały tylko te świadczenia dobrze opłacane, więc myślę, że uporządkowanie, nazwijmy jednak tego rynku szpitalnego, też może przynieść pewne oszczędności. A pani przewodnicząca, mówiliśmy o wynagrodzeniach dla pracowników. To w jakim kształcie te rozwiązania powinny, w jakim kształcie one powinny być? Jak powinien być ten kształt? Na przykład za kilka dni w Warszawie, 24 września, w sobotę, będzie wielka manifestacja, tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy, pracowników służby zdrowia. Jest zawiązane porozumienie związków zawodowych działających w służbie zdrowia. Nie wszystkich. I nie wszystkich, ale no wielu, tak? Tam są i technicy od radiologii, i laboranci, i tak dalej. I tam jest taki protest, aby wszystkie te grupy zawodowe miały pewną ścieżkę, ustawę, która by wprowadzała... My to właśnie o tej ustawie pracujemy. Tak, system wynagradzania, podwyżek i tak dalej. I tam są propozycje, że na przykład młody pracownik, technik, laborant, czy na przykład technik radioterapii, żeby zarabiał 1,5 średniej krajowej, jak wchodzi. Panie redaktorze... To jest realne w ogóle, panie taka stawka? Ta ustawa właśnie, ja o niej mówię, ta ustawa... To jest ten projekt, który miał zapisane to słynne zero, więc ten, powiem tak, to nie jest żadna nowość. Problem tkwi w ilości, na dzień dobry, tych pieniędzy, które chcielibyśmy otrzymywać i formułowania jednak postulatów, które są konstruktywne albo polityczne, zaporowe. To jest średniej krajowej, to jest zaporowa stawka? Dla technika to jest średnie wykształcenie, chcę przypomnieć. Technik to jest średnie wykształcenie, a średnia krajowa to jest 4000. Więc jeśli pan powie 4000, 1,5 średniej, no to mamy 6000 zł brutto. Wydaje mi się, że to jest jednak bardziej zaporowe, polityczne niż realne. Ja bo może powiem, że dzisiaj rzeczywiście laboranci, diagności, ludzie z wyższym wykształceniem, ratownicy zarabiają rzeczywiście urągająco mało, zarabiają 2000 nieraz. Brutto, niektórzy. No to płaca minimalna, ja powiedziałam o tym pani premier wczoraj, że ona będzie drugim po profesorze Relidze
politykiem, który będzie sprawcą jednej z największych podwyżek w służbie zdrowia poprzez podniesienie płacy minimalnej. Tak na marginesie dyrektorzy zastanawiają się, skąd wezmą szpitali, skąd wezmą pieniądze na te podwyżki, dlatego że tak dużo ludzi zarabia tak mało. Zarabia tak mało, ale proszę spojrzeć na to również z innej strony, że podniesiemy płace właśnie osobom, które na przykład pracują z podstawowym wykształceniem i na przykład, tak jak pan powiedział, laboranci czy diagności będą zarabiali niektórzy też te 2000, więc tu będziemy mieli spłaszczenie. Ale o tym trzeba rozmawiać właśnie w zespole ekspertów, nie z panią premier, bo to nie jest to forum. I nie jest to osoba, która będzie się zajmowała, przepraszam, takimi naszymi wewnętrznymi sprawami. Natomiast ja myślę, że tak, że pan profesor Religa, kiedy były te największe podwyżki w służbie zdrowia, te podwyżki były 30-procentowe. I to jest naprawdę były wysokie podwyżki. Natomiast czy stać nas na podwyżki 300-procentowe w tej chwili? Powiedziałabym, że to jest mało realne. I ja jako związkowiec nie odważyłabym się formułować takich postulatów, jeśli chciałabym być traktowana poważnie. Bo związki zawodowe, te z porozumienia, które zorganizują tę manifestację, no chwalą ministra Radziwiłła właśnie za tę inicjatywę ustawy, za tę drogę dochodzenia do systemu wynagrodzeń w służbie zdrowia, że będzie taka ustawa, tak jak jest to w przypadku wojska czy służb innych cywilnych, że jest pewna ścieżka dochodzenia do chyba zmienili zdanie, do wynagrodzeń. Zmienili chyba zdanie, bo w czerwcu... Związek zawodowy wyrażają poparcie dla inicjatywy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, aby ustalić drogę ustawową minimalne wartości wynagrodzeń. To może coś się zmieniło, bo... Co z oświadczenia? Bo powiem szczerze, że w czerwcu, kiedy ten projekt się pojawił, to te związki powiedziały, że to policzek, ta propozycja. My, czy Solidarność OPZZ i pracodawcy powiedzieliśmy panu ministrowi, trzeba nad tym pracować, więc może coś się zmieniło, a może to jest też tak, że trudno mi powiedzieć, bo nie uczestniczę w tych rozmowach, ale te związki nie uczestniczą w pracach nad tą ustawą, ani nie uczestniczą w rozmowach. Trudno mi się wypowiadać. Dla mnie jakby sytuacja, kiedy po 8 miesiącach czy po 9 miesiącach, a właściwie po 6, bo zaczął być organizowany ten protest już w czerwcu, kiedy wyprowadza się ludzi na ulicę, wtedy kiedy można rozmawiać jednak przy stole, jest niezrozumiałe, dlatego że jeżeli chcę osiągnąć porozumienie, to rozmawiam. Jeżeli mi się nie udaje, no to wtedy właśnie zwracam się do premier jako do instancji wyższej. Pani przewodnicząca, pytam jako właśnie związkowca, osoba, która przed chwilą protestowała, czy ten sobotni protest, teraz ma być też protest wcześniej lekarzy, starzy, tych młodych rezydentów, tak, którzy też domagają się podwyżek. Czy te protesty mają sens, skoro jest deklaracja, bardzo wyraźna deklaracja Ministerstwa Zdrowia, poparta jakby autorytetem pani premier, że jest harmonogram prac ustawowych, które część problemów niewątpliwie rozwiążą, przynajmniej w założeniu powinny rozwiązać. Czy tego typu manifestacja w tej chwili ma sens? Ja myślę, że pan odpowiedział sobie sam, pani redaktor, na to pytanie. I pytanie jest takie, czy protest dla protestu, czy nomen omen, czy przypadkiem tego samego dnia, kiedy będzie manifestował Komitet Obrony Demokracji z panem Kioskiem, nawet chyba tą samą trasą albo zbliżoną trasą, czy też rzeczywiście chęć wywalczenia dla ludzi, ale też i dla pacjentów. Bo... A jeszcze pani przewodnicząca, chciałam zapytać o te kominy w służbie zdrowia, bo są zawody, lekarze, niektórzy lekarze, którzy zarabiają kilkanaście tysięcy złotych. Kilkadziesiąt tysięcy. Albo kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i są panie laborantki, nawet pielęgniarki, które zarabiają niekiedy brutto 2,5 tysiąca złotych. Tak, no pielęgniarki stały się beneficjentkami podwyżki, którą przydzielił tylko tej grupie zawodowej minister Zembala z Platformy Obywatelskiej na odchodne i to też bardzo mocno skonfliktowało, podzieliło środowisko. To jest 4 razy po 400, więc ta grupa zawodowa uzyska znaczący wzrost. Pozostali? Pozostali niestety nie. I właśnie ponieważ wszyscy ci pracownicy są w Solidarności, również lekarze,
znakomitych kolegów lekarzy i pielęgniarki. Jedna z naszych koleżanek, która była właśnie w czasie tego naszego spotkania, to pielęgniarka. I wie pan, my upominamy się o wszystkich, również o salowe, również o tych pracowników. Administracji też, tak? Tak, dokładnie, bo bez nich też nie będzie kontraktu, bez nich też, jeżeli oni nie sprawozdają, na przykład sekretarka medyczna, rejestratorka, to są najczęściej te osoby, które są na pierwszej linii frontu, bo one muszą powiedzieć, że właśnie pana doktora nie ma, albo już nie ma numerków do lekarza. I to ta osoba zbiera czasami największe cięgi, bo do ministra zdrowia raczej pacjent się nie poskarży na to, że źle zorganizowany jest system, tylko do rejestratorki. Dlatego ja stawiam sprawę jasno, dokąd można rozmawiać przy stole, a wydaje mi się, że czas protestów, jeśli będzie taki powód, jest zawsze przed nami i to można zawsze zrobić. Natomiast jeśli jest taka oferta, jest taka propozycja, wiem, że pan minister Radziwiłł ma się spotkać z tą grupą pana doktora Bukiela w piątek, więc miejmy nadzieję, że będą rozmowy, a nie protesty na ulicach. Pani przewodnicząca, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Polskim Punkcie Widzenia tego wieczora była przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, Maria Ochman. Dziękuję pięknie. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję Państwu, że Państwo byli z nami tego wieczora. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21:40 początek. Na teraz mi pozostaje życzyć Państwu dobrej, spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Dobranoc. Dziękuję.